25 lutego obchodziliśmy 180. rocznicę bitwy o Warszawę z 1831 roku. Bitwy zwanej też bitwą o Olszynkę-Grochowską. Z tej okazji kapituła Żelaznej Gwiazdy Wytrwałości uskwiatwiłem odznaczenia, które zostało uchwalone ustawą sejmową w Zakroczyniu w klasztorze ojców Bernardynów 19 września 1831 roku po upadku Warszawy, postanowiła tym odznaczeniem wytrwałym w powstaniu narodowym aż do końca obdarować i przyznać świętej pamięci prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Kaczyńskiemu. Żelazna Gwiazda Wytrwałości dla Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doradcy wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu, człowieka Solidarności, więzionego za przekonania, działacza podziemnego kierownictwa związku, posła i senatora Rzeczypospolitej, reformatora Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości, prezydenta stolicy i twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego, prezydenta Rzeczypospolitej, który widział przyszłość Polski w ścisłym związku z jej historią i tradycją, oddając hołd żołnierzom wyklętym i innym przemilczanym bohaterom walk o niepodległość, bojownika o prawdę, poległego w drodze do Katynia 10 kwietnia 2010 roku. O wręczenie odznaczenia poproszę członka kapituły, pisarza pana Wiesława Budzyńskiego. Panie premierze, prosimy odebrać odznaczenie w imieniu brata. Przyznając to znaczenie, wykonujemy testament Joachima Lelewela i Sejmu Powstańczego. Uchwala ojczyzny. Proszę o przyjęcie. Kapituła postanowiła także przyznać Żelazną Gwiazdę Wytrwałości dla Stefana Melaka, niestrudzonego kustosza pamięci narodowej, wytrwałego bojownika o prawdę katyńską i budowniczego pierwszego w Polsce pomnika katyńskiego 31 lipca 1981 roku, więzionego i prześladowanego za przekonania, działacza Konfederacji Polskiej Niepodległej, twórcy aktu ocalenia, ale i chwały Olszynki Grochowskiej, inicjatorów.
inicjatora i budowniczego ruchu 10 pomników i tablic uczci bohaterów narodowych oddanego syna ojczyzny, który dla niej poświęcił życie 10 kwietnia 2010 roku pod Katyniem w katastrofie lotniczej. Przyznając ten order, wykonujemy testament Joachima Lelewela i Sejmu Powstańczego ku chwale ojczyzny. Order przekazuje na ręce brata Stefana Melana, Andrzeja obecnego.
samo jak dobrze zasłużył się Polsce Stefan Meman. W innych miejscach, ale łączyło ich to, co najważniejsze. Przywiązanie do Polski niepodległej i sprawiedliwej. Niepodległej, sprawiedliwej i godnej. A więc takiej, którą wszyscy, jak sądzę, jestem o tym głęboko przekonany, wszyscy zgromadzeni w tej kadrze chcielibyśmy mieć. Chcielibyśmy widzieć. Dziękuję. Że chociaż oni już tego nie doczekali, będziemy mieć tę Polskę. Wierzę, patrząc na Was. Dziękuję.